poniedziałek 10 czerwca w hali sportowej przy publicznym gimnazjum w Belsku Dużym dzieci i młodzież z belskich szkół uczestniczyła w niecodziennej lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie spotkali się z zawodnikami akademickiej reprezentacji Polski w piłce siatkowej oraz ich trenerem Pawłem Wójckim. Goście przeprowadzili trening dla uczniów, a następnie zaprezentowali zgromadzonym własne umiejętności podczas treningu profesjonalnego. Dzień dobry, 10 czerwca 2019 roku, szczególna data dla gminy Belsk Duży, ale i powiatu grójeckiego, ponieważ dziwnym jakimś zbiegiem okoliczności, splotem niesamowitych zdarzeń udało nam się do gminy, do naszej nowej pięknej hali zaprosić reprezentację Polski siatkówki. Jest to bezpośrednie zaplecze reprezentacji narodowej trenowanej przez Witala Heinena. Przyjechała do nas reprezentacja trenowana przez asystenta trenera Witala Heinena, Pawła Wolickiego i asystenta Daniela Plińskiego. Reprezentacja ta przygotowuje się do uniwersjady, która odbędzie się na początku lipca w Neapolu. Jest to w pewnym sensie akademicka reprezentacja Polski, co nie znaczy, że zawodnicy są jakimiś nieprofesjonalnymi zawodnikami. Absolutnie, wręcz odwrotnie. Wszyscy z nich są zawodnikami plus ligi. Niektórzy grają w klubach zagranicznych. Co więcej, mamy zaszczyt w naszej hali gościć chyba najwyższego sportowca polskiego, Bartłomieja Alemańskiego, który ma 2,17 m wzrostu. Budowniczy hali nie przewidzieli. Musiał się dosyć znacznie chylać, żeby wejść do naszej pięknej, skądinąd hali. Myślę, że szczególnie ta wizyta jest cenna dla dzieciaków. Została przeprowadzona rozgrzewka przez wicemistrza świata, mistrza Europy Daniela Plińskiego. W tej chwili zawodnicy, reprezentanci Polski pracują w podgrupach z młodzieżą, z dziećmi ze szkoły podstawowej w Belsku Dużym. W tej chwili będą mogli dzieciaki przez godzinę pracować z reprezentantami, uczyć się, a mam nadzieję, że zachęcić się do uprawiania siatkówki. O godzinie 11 będzie zmiana, będą pracowały dzieci z gimnazjum. Później odbędzie się krótki, pokazowy trening, profesjonalny trening reprezentacji Polski. To chyba najważniejsze rzeczy tego niesamowitego dnia 10 czerwca w naszej hali i w naszej gminie. Dodatkowo powiem, że są zaproszeni też reprezentanci szkół, po kilka osób z sąsiednich gmin. Co więcej, tutaj chcemy promować siatkówkę. Wiele dzieciaków z naszej gminy już było na dużych imprezach siatkarskich. Jeździliśmy do Tasareny na Ligę Mistrzów. Teraz zrodził się kolejny jakiś taki pomysł, żeby zapromować naszą gminę. Rozpoczynamy zbieranie spodenek zawodników plus ligi. Na razie jest to bardzo skromna kolekcja, bo jest to dosłownie pierwsze dni realizacji tego pomysłu. Będę prosił wszystkich zawodników, którzy grają w najwyższej klasie rozgrywkowej, do przekazania na naszą tutaj akcję jednej ze swoich par spodenek, w której grają w zawodach plus ligi. Myślę, że dotrę też do zawodników grających w obcych ligach. Wielu polskich zawodników gra w lidze włoskiej, niektórzy w rosyjskiej, tak jak Michał Kubiak gra w Azji. Spróbujemy, jeśli będziemy mieli pokaźną kolekcję, zgłosimy to być może do Księgi Rekordów Guinnessa, bo nie wiem, czy to nie będzie największa kolekcja spodenek. O koszulki jest trudniej, bo każdy z zawodników ma jakiegoś wiernego fana, czy brata, czy siostrę, któremu oferuje tą koszulkę. Na razie wracamy do zajęć. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tam na trybunach siedzi Włodzimierz Szadalski, mistrz olimpijski ze słynnej drużyny Huberta Jerzego Wagnera. Pan Włodzimierz Szadalski jest dyrektorem pionu wyszkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W tej chwili jedzie do Spały na kolejny jakiś turniej, czy jakieś treningi. Ja już w tej chwili nie chcę się skupiać na tym, co się dzieje w Spale. Dzięki temu, że pan Szadalski jest dla nas bardzo uprzejmy i postanowił do nas zawitać. Bardzo dziękuję. Myślę, że teraz będziemy mieli troszeczkę możliwości obejrzenia treningu. Obiecuję, że postaram się, żeby to nie była ostatnia tego typu impreza w naszej szkole i naszej hali. Dziękuję bardzo.
treningi z młodzieżą. Szczerze powiedziawszy, jesteśmy bardzo zaskoczeni poziomem wyszkolenia technicznego dzieci. Naprawdę bardzo dobrze odbijają piłkę, a dostaliśmy informację, że to będą grupy niezaawansowane. Naprawdę jesteśmy pod dużym wrażeniem i myślę, że jako zawodowi sportowcy też czujemy się dobrze, prowadząc takie zajęcia i mam nadzieję, że uda nam się to wykorzystać w dalszej pracy i trenerom, i zawodnikom. Dziękujemy za zaproszenie. Do zobaczenia. Miło mi tutaj być w szkole. Mieszkam koło Brójca już 15-17 lat, a dokładnie koło Drwalewa. Przyjeżdżam tędy zawsze na południe Polski jadę. Nie wiedziałem, że jest taka super szkoła, a przede wszystkim super sala sportowa. Mam nadzieję, że to spotkanie z trenerami Plińskim i Wojickim przyczyni się do tego, że młodzież zainteresuje się siatkówką. Chociaż na brak zainteresowania nie narzekamy, ale każdy następny młody adept jest mile widziany. No, na treningu było bardzo mocne zaangażowanie. Siatkówka w tej początkowej fazie nauczania jest bardzo trudna i to może trochę powoduje, że dzieci są na początku zrażone trudnością tego sportu, ale przy dobrym treningu i ćwiczeniach, które tutaj zaaplikowali i trener Pliński i Wojicki, myślę, że przyswoili sobie za siatkówkę i może kilku zacznie trenować.